Spójrzcie na tę pakę. Wygląda, jakby pogryzł ją tyranozaurus. Wiedzieliśmy, że ta Toyota jest stara, ale że aż tak? Ta paka to złom i nie opłaca się jej w żaden sposób ratować. Oczywiście mógłbym kupić nową, bo są, ale kosztuje 11 tysięcy złotych, a na to budżetu nie mam. I dlatego postanowiłem zrobić od podstaw nową, bo tak naprawdę to żadna filozofia. Nadkola z Żuka, 60 zł za sztukę. A poza tym kupiłem blachę. Widzicie, wygięte kilka kątowników, ściany boczne, podłoga, zresztą co wam będę mówił, sami zobaczycie. Za to wszystko zapłaciłem 1260 zł zgięciem, a robota? No robota kosztuje mnie 0 zł, bo zrobię to samo. Zaczynamy od zderzaka. Tutaj będą zamontowane lampy. Oczywiście nie jest to tajemnicą, że wcześniej to składałem, ale teraz złożę to jeszcze raz, żebyście zobaczyli, jaka prosta jest budowa takiej paki. 11 tysięcy, za co? No cóż, do drogich aut części też są drogie. Podobne, odrestaurowane albo świetnie zachowane Toyoty kosztują dziś majątek. Wszystkie te burty są z blachy o grubości 1 mm, dokładnie tak jak było w starej pace. I oczywiście świetnie komponują się z błotnikami z Żuka. W sumie auta z podobnych lat, więc nic dziwnego, że wzornictwo zbliżone. Zobaczcie, tylna burta z pięknym napisem Toyota. Bardzo charakterystyczna sprawa, która tutaj musi być. Najlepiej ten napis byłoby wytłoczyć, ale to bardzo drogi proces. Mam inny pomysł na to, tak, że będzie wyglądało dokładnie tak jak fabryka, ale nie wszystko w jednym odcinku. Oglądajcie dalej i zobaczycie, jak to zrobię. Grzesiek jest nie tylko mistrzem blacharki, ale jak widać też autopromocji. Czekamy z niecierpliwością, a w międzyczasie liczymy dudki w topniejącym budżecie mechanika z Podkarpacia. Po odjęciu kosztów zakupu blach Grześkowi pozostało niewiele ponad 16,5 tysiąca.